Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Ruined King. Jak widzicie, znaczy dobra, no w sumie to trochę nie widzicie, ale ogarnąłem sobie łowisko, już zauważyliście, że to zniknęło. I to jest właśnie to, o czym mówiłem, że nie wiem, czy to znika permanentnie, czy tylko na jakiś czas. Mam nadzieję, że to drugie. Ale, co dość intrygujące, kiedy wyławiałem rybki, to z jednej niby ryby wyłowiłem skrzynkę ze skarbem. Co mnie, nie powiem, trochę zaskoczyło, ale... No jest to intrygujące, mówiąc krótko. Ale dobra, zobaczmy, co takiego jest w tej skrzyni. Proszę! I kolejny raz, to wam miecz, który jest lepszy. I to jest do Yasuo zamiast tego. Zobaczmy, proszę. Więcej zdrowia, więcej szybkości, więcej wytrzymałości, ataku oraz obrony. Troszeczkę spada trafienie krytyczne, ale to nic. Wymieniamy. Dziękować. Tutaj to naprawdę mnie to nie zadowala, jeśli chodzi o to. Ogólnie bym to wymienił, ale gdyby nie to, że to sprawi, że będę mega podatny na... magiczne ataki, no to bym tego, to może bym to wziął. Zobaczmy tutaj. Obrona i wytrzymałość w górę. Trafienie krytyczne o 1% niżej. Zdrowie. Okej, my się możemy zamienić. Medalion Klary już wystarczająco długo nam służył. O, a dobra, z tym mogę pogadać. Przy starożytnym grobie unosi się zjawa. Mamo? Tato? Krztuś się między kolejnymi szlochami. Mówisz zdecydowanie z dziecięcym głosem. Tysiąclecia pełnych rozpaczy łez wydrążyły kanaliki w skale wokół niej. No, co się dzieje? Mamo, wiem, że kazałaś mi nigdzie się nie ruszać bez amuletu, ale ja nie mogę go znaleźć. Nigdzie go nie ma. Zrozpaczona zjawa wraca do milczącego łkania. Gdzie go ostatnio widziałaś? Nie znajdziemy twojego amuletu, jeżeli nie powiesz mi, gdzie on jest. Pamiętasz, gdzie go ostatnio zostawiłaś? Może zostawiłam go w lesie. Pamiętam głaz, drzewa i pająki. Gdzie on był? Gdybym tylko mogła... Nie jest jasne, czy odpowiada na pytania Miss Fortune, czy mówi do swoich myśli. Wygląda na to, że amulet musi być gdzieś w lesie, tam, gdzie roi się od pająków. Znajdziemy. Bez obaw, znajdę ten amulet. Tato, jesteś tu? Zwróć duchowi dziecka zaginiony amulet. Gdzieś jest pełno pająków. Okej. To są dwie te... Nie jedzcie ryb. Okej. Mały talizman ptasiego rycerza. Proszę, proszę. Okej, no jak nic, tam gdzieś to będzie. Hono. Kolejny dla ostrza. Okej, wybuchający to jest ten, który z te bomby składa. Więc trzeba na nich się skupić, żeby ich jak najszybciej rozwalić. Brutalnie zajebiście wygląda. Prawie po wszystkim. Nie wiesz, co to siła. Wszystkim zdrowie. Pukę. Czy zasadzka, czy plądrowanie? Myślę plądrowanie.
Jasuo osłabia, a Pike po prostu wykończy. Torio! Nie podnosiłbym się. Dzięki. Naga Kaburossa się uśmiecha. Nieładnie. Pomijamy podsumowanie. No i co? Lecimy dalej. Są nam winni krew. Mniejsza szybkość. Sieci zaczynają się przygotowują do wykonania akcji w alei innej niż aleja mocy. Prawda? Kolejny ładunek pamiętającej sieci. Dobra, czy to mi da ładunek? Nie, nie dało. Okej, okay, czyli umiejętności natychmiastowe się nie liczy. No dobra. Drugi rynek? Dziękuję. Ej, po raz pierwszy chyba w walce unik się zaliczył. Tak mi się wydaje. Dobra, czy Pike ma kata? Chyba nie ma. Nie ma, nie, bo kata jest taki celowy jakby. Suwa osłabienia, nie ma osłabień. Woda przeszycie, kościany harpun czy plądrowanie. No niech plądruje, czemu? Dobra, tutaj Illaoi może myślę. Próba ducha, mgiełka. No niech będzie mgiełka. O, nawet inaczej. Najpierw sprowokuję. Teraz niech przygotowuje mgłę. Bardzo ładnie. Dobra, Yasuo niech już też przygotowuje nawałnicę na tego tutaj. No dobra, teraz tylko czekać na drugą sytuację. Zasługujesz na to. A kurwa, sobie tu Pike tutaj wyleczył wszystko. Wygląda nieźle. Dostali, co zasłużyli. Nie, poważnie się pytam, gdzie Yasuo trzyma tę flaszkę? Okej, okay, 8 minut. Gaj. Wydaje mi się, że w Gaju nie dość, że będzie więcej typiarzy. Nie, czekaj, co? Nie wróć. Wydaje mi się, że do Gaju to bardziej musimy iść, a tutaj w Kotlinie to właśnie znajdziemy ten amulet, więc najpierw pójdziemy tędy. Kajsu. Było warto. Okej, okay, do Mary podpisane przez X. Coś było, że słyszę strażnika łańcuchów. Oj, chyba. Widzicie ten posąg? Chyba wiem, co to jest. Spod zwojów sieci i drgających jaj widać delikatny złoty blask. Zdaje się, że to jakiś amulet, ale przy tej liczbie pajęczych pułapek trudno stwierdzić z pewnością. Okej, okay, no to. Co? Mam zaatakować, czy. Tak nie. Zło? Nie? A, okej. Okay. Nieważne.
6. Nieśladową ilością magii. Weź amulet. Drewniany amulet. Co tam? No oczywiście. Nie ma. Moja droga cię omija. Pajęcza królowa. Ale przy... Dobra, nie, jednak chcę z tym. Trochę szkoda. Dobra, to co? Trzeba ich pionić, bo oni się będą cały czas tutaj pojawiali. Co zabije jednych, to ma ich zyskać. Walimy w nią. Ile wejdzie. Ogłuszenie dało. Pajęczej u... Nie! Bez takich! Co, dalej mam to aktywne? Okej. A dobra, czyli jak zostanę raz ogłuszony, to potem jestem przez ileś tur... Czyli każda postać jest na to odporna. Ale to ciągle działa, więc sobie wolę zdjąć. Pajka to jest mur upiorny. Zawsze wody. Stajesz do przegranych walk. Chcesz dalej szybkości. Słuchajmy. Więc... Na końca. Śmierć będzie niehonorowa. Biały tylko się nie może, przecież to trochę boli. A tutaj będzie miał, mi się dać coś z oczyszczeniem. Co generuje coś? Nie, no nic takiego. No dobra, jak mamy to... Czy ja chcę z tego lekcję, czy ja chcę użyć próby ruchu ducha? Może użyjemy próby ducha, a nie? Jeśli bym w głowie, no to byłoby fajnie, jakby się ciągle leczyli. Dobra. Wichura. Mocy. Tutaj nie ma co, więc tutaj fajnie jeszcze nie generuje. Aż się raduje. Tutaj, próba ducha, moc, uwaga, szybkość. Niech będzie w szybkości, żeby moje słowo zadziałało. Do leczenia. A pajek już też niech przygotowuje. Dobra, pewnie mieliście trochę wyciętego, bo musiałem niestety pogadać. Ale to nic. Aleja mocy. To się nie zestarzeje. Ładnie. Aha. Czemu ja słomę dalej mam naładowaną nawałnicę? Aha, to tak cały czas! Boisz się. I tak być powinno. Czemu ja tego nie zauważyłem wcześniej? No tak, dlaczego? Bo nie sprawdzałem. Dobra, myślę, że zabiję tę całą królową.
Spike, więc na razie to... Ty się w ogóle starasz? Osłabimy. Prawie po wszystkim. Co to miało być, przepraszam bardzo? Co to miało być? I ja się serio pytam, co to miało być? Oznaczyłem ją, a walnął mi w tamtego? Czy znowu mi kamera spadła? Życie! To było to przewidzenie akurat. Dobra, mamy kata. No to... Idzie fala. Żegam. Dobra, zabita przy okazji. Zlecenie też się... wykona. I to co? Aleja. Leczy i nie, ale niech poleczy wszystkich, a my już tam. Szalejąca figura! Dobijamy tych, którzy tutaj zostali. Proszę, tarcza ekliptycznej krypty. Coś dla Brauma i zwiększa posługiwany hajs. Nie zaczynaj tego, czego nie skończysz. Okej, minęło trochę czasu. Jakieś 20 minut chyba. Ale nevermind. Co zrobiłem poza nagraniem? Zgarnąłem sobie nagrodę, czyli runę do Pajka. Zabrałem runę stąd. Pakowałem te dwie tutaj rzeczy. Czy te dwa punkty? Czy... Nie wiem jak to powiedzieć. Czekaj, czy ja tutaj mam coś aktywnego Pajka? Mam topielca aktywnego. No nie no, mam 5 banków, to albo jedno, albo drugie będzie aktywne, więc na razie zostanie. Umiejętności nie miałem co upgrade'ować, ekwipunek pozmieniałem chyba już wszystko. Ja, dobra. Walczymy czy... Dobra, walczymy. Bo i tak dopóki tego nie zrobię, to nie dadzą mi spokoju. Twoja porażka wiele cię nauczy! Jeszcze za to podleczenie więcej HP wleciało. Więcej z EXPA wleciało, nie HP. Dobra. Teraz tak, do ducha, gdzie będzie szybciej. No, najszybciej będzie tak, jak przyszedłem. Więc... Lety sy go. Z tym czerwiem też chciał zobaczyć. Zjawa nadal zanosi się płaczem, gdy się zbliżasz. Kiedy jednak podchodzisz do niej bliżej, gwałtownie się odwraca. Mój talizman, dlaczego masz go przy sobie? Oddawaj! Okej, okay. Spróbuj wytłumaczyć. Nie widzieliśmy, że to twój amulet, dziecko. Dziewczynka wciąż się wpatruje bez mrugnięcia okiem. Mój amulet, dlaczego masz go przy sobie? Oddawaj! Spieranie się nie wydaje się zbyt rozsądne. Nie, nie, nie odbierzecie mi mojego amuletu, nie pozwolę wam.
Co? Ej! Nie! Moje noże były spragnione. Zagubiony! Szukaliśmy przeciwnik! Kurde, nie chciałem z nim walczyć! Nie chciałem walczyć tu z nikim! Chciałem normalnie go coś wytłumaczyć! Ja pierdzielę! Nice, wkrycie! Niestety striggerował wesło. Ale poczekaj, daj mi coś do zapomnianego. Okej, niezłe. Bardzo. Dobra, wesło nie powinien zabić. Z tego, więc... Znaczy nie, bo pewnie bez... Znaczy, nie powinien zabić, ale jakby akurat leciał krytyk, byłoby trochę kiepawo, więc... To nic poważnego, chyba. Dobra, leja, leczenie. Na dalej szybkości mogę to robić. Wesło. Ty już przygotuj szalejącą porę. Paj, przygotuj plądrowanie. Przygotuj plądrowanie. Nie podnosiłbym się. Muszę się napić. Czeka cię ostateczna lekcja. Miał być. Żyję dla takich chwil. Mam wrażenie, że ten posążek powinien się bardziej obrócić nie tu, tylko w stronę tego, co tam było, ale dobra. Dobra, nie udało się tym zabić niestety, no... Najważniejsze jest to, że ja to sobie... efekt głupoty. Dobra, jest coś tam zgarnięte. O, 16 level. Okej, okay, na 16 poziomie się odblokuje ostatnia umiejętność i kolejny odłamek runy. Świetnie. Potężna wichura. Nieuchronny przepływ. Okej. Okay. Wspomniętej dziewczynki rozpływa się w mgle. Na jej twarzy niemal maluje się radość. W końcu doznała spokoju. Ramiennik z czarnej stali. Okej. Okay. Co jest? Da fuck, czemu się nie mogłem ruszyć w ogóle? Nauczą się, albo zginą. No i kurde, chciałem zobaczyć jedno, drugie, trzecie i prawie nie dało. Się zakopuję? Tak jest. Nie ruszaj się. By walczyć! Jedna. Robić dwie. Nie patroszeni! Okej, ale widać, że chyba nie odrywa, bo Yasuo to już wypełniło ledwo co HP. Dla bogini! Dobra, po sekundzie tutaj też mogę przygotować już atak. Dobra, tutaj akurat... Poszli do tego! Dobrze, to jest nic. Dobra, Aleja. Co to daje?
Zadaję tyle w dwóch trafieniach, nakładam maksymalną liczbę na ładunków stali. To mnie to ma 30% szans na przesadzanie dodatkowej wichury. Zajebiste! Dobra, no to najpierw to i spróbuję to wykonać tego razu na kolejny strzał. Tutaj niech to będzie, bo mnie tylko ile potrzebujesz na czas na naukę! Nie wejdzie. A Pike niech już może przygotuje. Czy nie, dobra, bo jak jest owalnie tym, to pewnie Pike z tego dobije. Dobra, to okej. Okay. No, prawie na pewno go Pike. Na pewno go Pike zabije, nie zabije. W moich myślach już jesteś na dnie. Dobra, tutaj nie atakujemy. Czemu użyć... O, jeszcze to, nieuchronny przypływ. Zadaje obrażenia wszystkim wrogom i nakłada przyszycie. Okej, okay, niezłe. Lecznicza mgła. Czy mogę to użyć przed Pike'iem? Nie mogę. Niestety, ale nie, więc... Dalej. Lecisz. Prawdziwy ból nie przemija. Życie to słodycz owocu i radość z walki. Ktoś nam Pike jeszcze podleczył, ale... Niestety nie do fulla. Inspirująca postawa. Inspiruje wszystkich sojuszników, zwiększając moc ataku, szybkość i szansę na kryta na dwie akcje. Okej. Okay. Dobra, i zobaczmy teraz, co tam powypadało. Tutaj nic. Też nic. Też nic? Serio? Nic? Coś wypadło, widziałem. Dobra, kolejne cięcie miało miejsce, ale to pewnie zauważyliście. Dobra, to teraz do Gaju. Ej no, come on! No! Ej, czemu się nie mogę ruszyć w ogóle? Wejdź do menu. Dobra, gdzie jestem? Tutaj. Czy to jest przed, czy po zagadaniu do ducha? Ciężko stwierdzić. Chyba po. Ja, bo tutaj by był ten duch. Dobra. Co, mamy tutaj uśmiech losu. Czwarta część dziennika. I trochę lutu. I to mi się podoba. Więc dobra, tam to porządzone, więc lecimy do Gaju. No i proszę, akurat jest ognicho, przy którym mogę zakończyć materiał. To mi się bardzo podoba. Oj, super, jest punkt teleportu. Czyli pewnie będzie mógł dzięki temu wrócić się do tego miasteczka na początku. No i dobra. Straszny las, cmentarz. Dobra, będziemy zwiedzali tę miejscówkę w kolejnym materiale. Ja w tym się już z wami żegnam. Pewnie będzie... Nie jestem w stanie powiedzieć, ile to będzie, bo trochę mnie tu nie było. Ja mam aktualnie ponad godzinę 17, może godzinę 18 nagrania. Nie mam pojęcia, do ile się to skróci. Ale dobra, nic to. O właśnie, mamy ten posiłek, no to chciałbym zobaczyć, to bym sprawdził. Dobra, tutaj co, przywracam, kiedy jest kilka walk, można użyć podczas odpoczynku. No i ciekawe, czy to przywraca jednej postaci, tutaj jasło, czy przywraca w ogóle całej drużynie. Zobaczymy. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zagrajmy w Ruined King. Cześć! Bilgewater zawsze było twoim domem.
Przeszłość nie ma znaczenia. Teraz jest tylko miejscem łowów. Miasto jest pełne zabójców, ale to twoje imię wymawia każdy marynarz. Ty nie polujesz, ty siejesz terror. Strach daje władzę. To prawda. Ale ty się ograniczasz. Musi być w tobie coś więcej. Jakiś wyższy cel. Niby jaki cel? Ty musisz go odkryć. Widzisz tylko krew w wodzie, bo stale pływasz w miejscu. Jesteś ślepy na otwarte morze możliwości. Nic mnie tam nie czeka. Tylko bezkresna głębia. Pike. Dość już. Chcę być sam. Na pewno zrobiłeś to, co musiał. Słucham. Twój brat. Jak dotychczas udowadniałeś nam, że nie odebrałbyś życia bez powodu. Doceniam twój optymizm, ale chyba nie znasz mnie na tyle dobrze, żeby być tak pewną tych słów. Skąd takie przekonanie? Wiatr, o którym mówisz, wieje na różne strony. Czasem przynosi mrok i chłód. Czasem spokój i ciepło. Albo za nim podążasz, albo walczysz sam ze sobą. Chyba za dużo gadam. Może to była twoja próba, a ty ją przetrwałeś, bo masz cel. Ja mam cel. Udowodnienie niewinności jest dla mnie mniej ważne niż sprawiedliwość. Przynajmniej teraz. Wierzę ci. Muszę przekonać jeszcze kilka osób. Kapitanie, nie śpisz? Mam pełne ręce roboty. Ktoś musi opracować plan. To, co się stało w Bilgewater. Strata ludzi to straszna rzecz. Wiem, że robisz, co w twojej mocy. Twoje oddanie temu miastu jest godne podziwu. Dzięki. Szkoda, że nie wszyscy tak to widzą. Hej, zawsze szukam zdolnych wojaków do załogi. A ty? Ty jesteś więcej niż zdolny. Dobrze byś się sprawdził. Byłabym zaszczycona. Schlebiasz mi. Ale wiem też, jaki mam cel. Będę musiał opuścić Bilgewater. Przykro mi to słyszeć. Obyś szybko odnalazł swoją drogę. Dobranoc, Sarah.